badań głosu, które są dostępne powszechnie w internecie. I wyszło, że około 40% dalej deklaruje znajomość języka rosyjskiego. Zaledwie 25% język angielski, ale na poziomie takim średnio komunikatywnym. 10% niemiecki, a reszta język francuski, hiszpański, włoski jest daleko w tyle. Dla mnie to już w ogóle jest jakaś czarna magia. Przecież od połowy lat 90. opanowaliśmy pandemię języka rosyjskiego w szkołach. Dominuje język angielski, niemiecki, francuski, no i co? No i okazuje się, że młode, wyszkolone kadry, no chyba pracują tylko za granicą. U nas bezrobocie sięga 30, w niektórych regionach 40%, a tutaj trzeba ludzi z zagranicy przyjmować. No ja nie wiem. I wiecie państwo, wpadło mi w internecie też taki tekścik, który bym bardzo chciała, żebyście państwo sobie przyswoili tak na za tydzień. Ja wam teraz przeczytam ten krótki wierszyk. There was a young lady from Haiti. Ale ja nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Ja jestem w takim szoku, że ja naprawdę... Who ate many apples and died. The apples fermented inside elemented and made a cyber inside her inside. I szanowni państwo, ja naprawdę tym już zakończę. Do widzenia. Teraz przed państwem zaprezentuje swe arcydzieło szanowany ojciec dr Pablo Maciuszkiewicz. Brawo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry szanowni państwu, dzień dobry arcypaństwu. Nazywam się Pablo Maciuszkiewicz. Będę prowadził z wami przedmiot o nazwie Historia wsi proantypedagogicznej. Ale zostawmy to. Co za pedagodzy w tych szkołach? Co za pedagodzy w tych szkołach? Słuchajcie, coś wam opowiem. Przychodzi do mnie syn i mówi: tato, nie będę odrabiał lekcji z języka polskiego. A dlaczego, synu? Ponieważ chcę dostać jedynkę. A dlaczego, synu? Bo nie chcę, aby dzieci mówiły do mnie kują. Co za pedagodzy w tych szkołach? Ale zostawmy to. Dziękuję za uwagę. Pablo Maciuszkiewicz. I teraz wsi proantypedagogicznej. Dziękuję. Widzieliście państwo? On tam stoi. Tam. Czeka na mnie. Na pewno popatrzy na moje włosy, na moje nogi, na moje piękne oczy. Ale na pewno nie zobaczy, że delikatnie popuszczam mąż. Zapraszamy teraz państwa na wykład dotyczący molestowania w pracy panią doktor Kazimierę Rzymczyk. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę państwa, ostatnio poruszany jest taki program Kobieta i mężczyzna, nasze problemy. I ja doszłam do wniosku, że w tym przypadku trzeba zrobić bardzo trudny wykład o molestowaniu seksualnym. Ja to gdzieś tutaj mam na moim laptopie, moment. Zobaczę. Co się tutaj stało? O Jezu, jaka ze mnie niezdara. Panie Andrzeju, proszę tutaj usiąść, bo mi się tak strasznie komputer zepsił. Panie Andrzejku, proszę, spokojnie, proszę się nie bać, proszę usiąść. Panie Andrzejku, ja jestem taka mała, taka mła, taka malutka, taka nieszczęśliwa. Tu się komputer zepsuł. Panie Andrzejku, proszę coś poradzić. No. To na panią firmie mówią smok? Czemu tak oficjalnie? Przyjaciele mówią do mnie Kazimiera. Pani Kazimiera, tutaj się zawiesiło. Co się zawiesiło, panie Andrzeju? Komputer się zawiesił. No i co, że się zawiesił? Panie Andrzejku. Trzeba zrestartować. Co trzeba zrestartować, panie Andrzejku? Ten guziczek tutaj. Który guziczek? No, ten malutki. Czy mogłaby pani wziąć rękę? Mogłabym. Bardzo proszę. Ale ja nie chcę. Ale się nalega. Ale ja nie chcę. Proszę.
Andrzej. Dziękuję. Co to zrobił pan Andrzeje? Control Alt no idi. O, jakie to mądrutkie jest! Jakie mądrutkie! Co za zielone ścierwo się tu do pana przykleiło? Jakiś pyproch! A co my tam mamy? Boże! Jaka puszcza! A ja się śpieszę! Panie Andrzejku, ja myślę, że to pana trzeba zrestartować. Tylko ciekawe, gdzie ma pan Control Alt? No i delete! Panie Andrzejku, proszę nie być takim nieśmiałym. Och, jaka ze mnie nie stara! Och. Miam! Panie Andrzejku, pan to mnie wprost hipnotyzuje. Panie Kazimiero, co pani robi? Jak cię czujesz urażony, możesz mi oddać. Panie Kazimiero, jesteś pani kobietą. Tak, jestem kobietą, ale wyzwoloną, bardzo wyzwoloną. Chodź do Kasi, Kasia słapie za cycusia, za dupeczkę. Dama, chodź do Kasi, jaka tusta pupunia chciała tu jeszcze jej dotknąć. No chodź do Kasi. O, już się zestartował. Ojej, nie, nie. Gdzie to niegdysiejsze Pentium 163? Jak sami państwo widzą, molestowanie to nic strasznego. Mam zaszczyt zapowiedzieć naszą cudowną i przeuroczą osobę wysokich lotów z wykładem na temat niekwestionowanej wyższości kobiet nad mężczyznami. Oto przed państwem docent dr Dora Luther. Nie rozumiem, skąd to rozesju ma stąpowanie, czy to wam się wymawia, prawda? Nie będę wydawał, że mówię coś więcej. Proszę państwa, chciałam przede wszystkim powiedzieć coś o kwiatach. Otóż uważam, że wy, panowie, stanowczo dajecie za mało kwiatów. Tak spontanicznie, tak po prostu, zupełnie nie. Ale jest tak, jest tak. Znaczy, jak już dostaniecie jakiegoś kwiaty w pracy, tak, to już nie wyrzucicie. Po prostu dacie tej swojej żonce, tej swojej dziewczynie, chyba że zamacznie ten bukiet na amen. Ale żeby tak po prostu, spontanicznie, pewnego dnia kupić różyczkę. No ileż taka różyczka kosztuje? 5 zł? 6. No przepraszam cię bardzo, to już 6 zł nie wydasz za swoją żonę, tak? 2 piwa. Widzicie, no to niech to będzie różyczka za 4 zł. Za 4 zł może być różyczka za 4 zł? 4 zł to też 2 piwa, tylko w Lidlu. Nie, słuchajcie, to nie o to chodzi. Słuchajcie, to będzie różyczka za 0 zł. Naprawdę ona nic nie kosztuje. Kiedy mężczyzna przynosi mi kwiaty, dla mnie ma znaczenie to, że on uciekał przed psami, że z korzeniami wyrwał te rośliny i biegł do mnie i padł pod nogami. I to się dla mnie liczy, to jest dla mnie intencja. Intencja jest najważniejsza. Natomiast muszę przyznać, że my kobiety robimy całą masę błędów, kiedy przyjmujemy kwiaty. Ja tutaj przedstawię pierwszą scenkę, jak nie należy reagować na kwiaty. Bardzo proszę, pierwsza scenka. Artur, zmień mikrofon, bo ciebie nie słychać. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Olo przyszedł z kwiatami. Dora, ja chciałem bardzo cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. No i myślisz, że co, że jakieś wiecheć przyniesie, to ci wybaczę. Przepraszam bardzo, przynosisz kwiaty, nie uważasz, że trzeba rozbawić najpierw po prostu? Wyjaśnij całą sytuację, cały konflikt? Przynosisz kwiaty i to ma mi wystarczyć? Ludzie, drodzy, weź wypad z tym po prostu. No. No nieładnie się zachowałam, nieładnie. Ale oczywiście, że miałam rację. Rację miałam, oczywiście, to jest naturalne. Natomiast, no, pamiętajmy, że jednak on coś czuje, tak? On ma uczucia. To nie jest tak, że ten mężczyzna to jest jakaś zwierzyna. To znaczy też, ale jednak, która coś czuje, tak? Która ma jakieś uczucia. Natomiast pamiętajmy, że on coś czuje, tak? I on może teraz złapał traumę. I pamiętajmy, że mężczyzna łapie traumę jak krypę. Ja przepraszam bardzo, to nie jest mój wykład, to jest wykład Dory, ja się z nim osobiście nie zgadzam.
Dobrze, zostawmy to w takim razie. Dziewczyny, słuchajcie, my musimy wytrzymać do końca. Musimy naprawdę wytrzymać do końca, musimy sobie jak gdyby zapracować na to. Proszę bardzo, scenka druga. Ja tutaj poprawię coś teraz. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Olo przyszedł z kwiatami. Dora, chciałem bardzo cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Ojej, kwiaty. Jest to jakieś śliczne kwiaty, jestem ci naprawdę bardzo wdzięczna. Są naprawdę bardzo śliczne. Szkoda tylko, że najpierw musisz zachować się jak gnój, żeby dać mi kwiaty. Nie, no wiesz, szkoda, że tak po prostu, wiesz, mi dajesz kwiaty od tak po prostu, bo się lubimy, bo pracujemy razem, tylko, wiesz, najpierw musisz nasypić, a potem dajesz kwiaty. Ja mam się teraz cieszyć z tego. Przepraszam bardzo. No i nie wytrzymałam, tak? Nie wytrzymałam. Ale wiecie dlaczego? Ja wam to zaraz wytłumaczę. Tu chodzi o to, że my się chcemy zemścić za te wszystkie kwiaty, których on nam do tej pory nie przyniósł. To błąd, dziewczyny. Musimy zapracować sobie na to. Do końca. Oto scenka idealna. Jak reagować na kwiatki? Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Olo przyszedł z wiechciem. Dora, ja chciałem cię bardzo przeprosić za moje... Kwiaty! Nie mogę! On teraz ma dobre wspomnienia, on to będzie miał powtarzać. Przecież mężczyzna jest jak pies, tak? Tu się, nie wiem, patyk rzuci, tak? Pies leci. Dziękuję bardzo. Mam mój wykład, natomiast teraz chciałam przedstawić studenta, który ma ogromne pragnienie natury zupełnie innej niż mężczyźni mają, aczkolwiek ją ma. I bardzo chcę zatańczyć z panem rektorem. Bardzo proszę. Codziennie rano robię mu śmietanę, ale nie tak dosłownie. No wiesz? Ty, moja szalona! Zapraszamy teraz przed państwa lica jego mystyfikację. Prosimy o uroczystą infraktuację, którą to zignorujemy dzisiejszą uroczystość. Prosimy o słowo po słowie szanowną esencję docenta doktora Miro Mujcionego. Chciałam tylko zaznaczyć, że to ja jestem asystentką, która trzyma testy. Można to przejść.
Eusdeus, Cospadeus i Morele Vax. Henaria rozpoczynają się. To właśnie ten moment, który przyszło nam pożegnać się z Państwem. Ale mamy jeszcze jeden hit. Ale mamy piękny hit. Chcę prosić Państwa, to tu i to tam, o to, żeby Wam się chciało chcieć i zaśpiewać, i zaklaskać. Alkoholu. Jest coś takiego. Proszę Państwa, musimy się wystrzegać między zgubnymi wpływami alkoholu, aby nie stracić swojego, nie wiem, prestiżu, swojej twarzy. Mam sprzężenie. Panowie, mam sprzężenie. Panowie dźwiękowcy, mam sprzężenie. Dziękuję. Słuchajcie. Raz, dwa. Już? Więc kultura picia alkoholu. Zanim opowiem o kulturze picia alkoholu, poproszę na scenę alkohol oraz mojego asystenta. Chciałbym w tym momencie też zaznaczyć, że asystent nie jest przypadkowy. Proszę Państwa, w piciu alkoholu panują pewne zasady. I tutaj pierwsza z nich mówi o tym, że nie pijemy z gwinta. A profesorka Ela Hutnikowska z Wolna i ja nie pijemy z gwintu. I proszę Państwa, druga zasada, może ktoś wie z Państwa? Pan tutaj wygląda na wtajemniczonego. Tak, proszę Państwa, nie mieszamy. Nie mieszamy. Proszę Państwa, wino sączymy. Whisky sączymy. Wódkę duszkiem tak. Natomiast whisky sączymy. I wino sączymy. Ja wiem, jak to wygląda. Mam w domu akwarium. Mam w domu akwarium. Proszę Państwa, trzeba pamiętać, że należy się w pewnym momencie odczepić od nowo poznanego. Artur. Ale w międzyczasie... Z kim ty rozmawiasz? Z publicznością. No oczywiście, to jest publiczność. W międzyczasie tylko przypominam, że wódkę duszkiem tak. A tego znasz? No owszem, że znam. A jak on się nazywa? Michał. Michał Brucia. Brucia Michał.
Proszę Państwa, niestety pijąc alkohol stajemy się czasami niedorzeczni i w takich momentach należy, a wręcz wypada, odwrócić uwagę. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje. A kto? A kto? Kto żyje? Sami Państwo widzą, że alkohol prowadzi bardzo zgubne skutki i doprowadza do tego, że stajemy się żałośni. Proszę Państwa, najlepszy efekt jest do rozpoznania wtedy, kiedy kończy nam się język. Niestety alkohol powoduje w nas to, że nie potrafimy wyartykułować pewnych głosek. Proszę bardzo, zrobimy pewien test. Czekaj, gdy rozdaję, Artur. Powiedz chraboszcz. Chraboszcz! Ale może najpierw się napij, a potem powiedz chraboszcz. Chraboszcz! No, nie powiem, że to było dobre. A to może ty powiesz? Lojalna! Oczywiście. Proszę bardzo. Lojalna Jola. Kurde, dobrze! Proszę Państwa, wpływ alkoholu na człowieka